W tym odcinku zaprezentuję buty, które już były zasadniczo na tym kanale Biegać z Poznania. Oto dowód w takim kolorze jasno-zielonym, ale pomyślałem sobie, iż warto było pokazać i ten egzemplarz, bo pomimo tego, że mamy do czynienia z Pumą Fast Air Nitro TM Elite 2, to jest to odsłona, taka bym określił, Fire Glow, czyli pomarańcz ognista, i za chwilę pokażę, bo są po prostu ładne. Nazwałbym, że to też jest taka wersja kolorystyczna olimpijska, bo one właśnie wyszły w tym momencie, kiedy rozpoczęła się olimpiada. Tu widzimy szczegóły. Zaryzykowałem, wziąłem rozmiar mniejszy, ponieważ Puma jakoś w tych butach do biegania no robi duże te buty i są po prostu za duże. I żeby uniknąć luzów, no zobaczę, czy 43, no to dla mnie mało. Tak pierwszy raz się sprawdzi, mam nadzieję. Za chwilę prezentacja butów. Tutaj misternie to wszystko ładnie zrobione. Karton jest też znany, za chwilę też coś o nim. A but, proszę zobaczyć, no ładnie wygląda. Zaraz też więcej do pokazania. Najpierw trzeba wyjąć. No ten karton to mi się podoba, ma takie hasło, to hasło jest niezwykle motywujące i tutaj widzimy, o co się rozchodzi. Tak, design, szybkość, a zatem wszystko, czego oczekuje biegacz. Teraz ten but, on tutaj podchodzi jakby pod serię limitowaną. Ten but i ten but. Bo tutaj też swego czasu kupiłem, proszę zobaczyć, z napisem Nitro i tu również jest to. No to coś doskonale. Czyli jest to model, który wpisuje się w serię limitowaną. To jest takie zabezpieczenie, że jak to tam plombę się rozwali, czy będzie się chodzić, no to już te buty nie powinno się zwracać, bo są używane. Tak. Jakie są właściwości? Pokrótce, no warto przypomnieć. Kształt buta interesujący. Tu z tyłu płetwa rekina, tu delikatne zawieszki. O, widzimy sznurowadła, które są standardowe, bym określił. Ultrawave, czyli świetna, przewiewna cholewka. To, co jest patentem chociażby Pumy, to te wyjście tutaj, to ma pomóc w kadencji kroków. No, pianka to bardzo ważne. Nitro Elite, miękka, responsywna i to się utrzymuje na dźwigni, czy tutaj na płytce karbonowej. Podeszwa też, proszę zobaczyć, jest doskonała. But całkiem lekki, nie należy do najlżejszych, ale muszę powiedzieć, że przy takiej technologii waży nie za dużo. Teraz jak wyjąłem tutaj te dodatki, to czuję w rękach, że jest bardzo dobrze. Buty oczywiście nieprzymierzane, dopiero co rozpakowane. Mamy zatem połączenie butów, które gwarantują nam bieganie w półmaratonie czy maratonie i są przepiękne i dlatego kupiłem do serii, którą już posiadam. Dalej tutaj też widzę Power Tape, kolejna technologia. Producenci obuwia prześcigają się w tych technologiach i w nazwach, tak jak kiedyś było w telefonach. I co mogę powiedzieć, że buty są bardzo ładne do chociażby kostiumu biegacza, który prezentowałem przy okazji Puma Debate Nitro Elite 2. I ta kolorystyka do mnie przemawia. To była krótka charakterystyka butów Puma Fast Air Nitro TM Elite 2 w kolorze wchodzącym takim pomarańcz Fire Glow.